Hej, witam Was w kolejnym vlogu na temat strategii przetrwania w budownictwie przy pomocy BIM oraz Lean. Dzisiaj będziemy mówić o standardach BIM i Lean, wersja zaawansowana numer pierwszy, bo będzie jeszcze drugi. Znacie reguły domowe z poprzednich vlogów. Przypominam, że jest to podróż przygodowa, więc proszę o oglądanie od pierwszego odcinka chronologicznie. No więc zaczynamy dzisiejszą sesję. Standardy BIM i Lean. To są standardy, które znacie już z poprzednich vlogów. One są troszkę rozszerzone tu w dzisiejszej wersji. Zaczniemy od standardów zarządzania, czyli PUL. Najpierw, jeśli chodzi o Lean, takie krótkie podsumowanie tych wszystkich standardów, które omawialiśmy do tej pory. A więc mamy Hoshin Kanri, czyli jest to zarządzanie kierunkowe. Taka właściwa północ, która wyznacza strategię, kierunek strategii firmy. Mamy odwzorowanie wartości klienta, które potem układamy w tak zwany value stream map. Mamy potem zmiany strategiczne, czyli Kaikaku, czyli taki radykalny Kaizen. I również mamy diagramy PDCA, diagramy A3, które na dobrą sprawę są ogólne. One można zastosować zarówno do strategii, jak i do działań operacyjno-taktycznych w firmie. Także to jest taki standard, który jest zarówno do zarządzania, jak i do działania operacyjnego. Teraz, jeśli chodzi o standardy BIM, więc mamy tutaj zarządzanie przede wszystkim informacją, czyli mamy normy. Mamy również BIM Execution Plan, wszystkie te dokumenty OIR, PIR i tak dalej. Dzisiaj zajmiemy się troszkę bardziej tym przejściem między Project Information Model, czyli to jest ten zestaw informacji, który został przygotowany na podstawie tak zwanego Project Information Requirements. Jak już mówiłem, te wszystkie standardy, one będą kiedyś tam jednym standardem, no ale na razie mamy tak zwane PIR, który musimy wypełnić i mamy jako wynik, to będzie Project Information Model. On przechodzi później w AIM, czyli Asset Information Model. To jest zestaw informacji, który służy do zarządzania naszym zasobem. W systemie to wygląda w ten sposób, że mamy ten nasz IDS, czyli ten nasz główny dokument, który będzie kiedyś jednym dokumentem, i mamy model informacji, cyfrowy model informacji, czyli jedno źródło informacji, które na początku, w czasie budowy, staje się modelem PIM, a później, po zakończeniu budowy, przechodzi w tak zwany model AIM. No, kiedyś później jeszcze przechodzi w Digital Twin. To będzie w kolejnym vlogu na temat standardów zaawansowanych. Norma, seria norm 19650. Ona tutaj zawiera takie przejście, widzimy to na środku, więc mamy te jasne zielone informacje, które zostały zebrane. Jest to zestaw, który jest uproszczonym zestawem w porównaniu z tym, co było w czasie budowy. No, wygląda to w ten sposób, że jest to zarówno w tej grafice, którą już kiedyś prezentowałem, jak i w grafice normy. Mamy tutaj ten przeskok. Tyle, że grafika, że norma, na dobrą sprawę, ona nigdzie nie definiuje, w jaki sposób ta informacja ma zostać zredukowana i w jaki sposób ma zostać doprogramowana cała reszta, czyli ta ciemniejsza, zielona część, która służy do obsługi zarządzania naszym zasobem, czyli naszym zbudowanym obiektem. Także pod tym względem mamy tylko zalecenia informacyjne, natomiast nie mamy żadnej informacji, w jaki sposób
ani żadnych instrukcji, w jaki sposób to ma wyglądać praktycznie. Kolejnym standardem są tak zwane szablony danych, data templates, i do nich jest cały zestaw różnych dokumentów, różnych norm. Wygląda to w ten sposób, że najpierw mamy szablony, które są przygotowane na bazie normy 12.006, trzecia część, czyli tak zwanego IFD, Information Framework for Dictionaries, czyli taki przygotowany szablon słowników. I to są szablony danych, które będą obowiązywać zarówno dla obiektów w modelu, jak i później dla obiektów zbudowanych w budynku. Do nich została przystosowana norma, która jest nową normą, powstała w tym roku, 23.387. Dołożywszy do tego wiedzę ekspercką opisaną w procesie, normowym zresztą procesie, tworzenia i utrzymywania właściwości w słownikach danych, czyli norma z zeszłego roku 233.86. I do tego, jeżeli teraz dołożymy szablony indywidualne z różnych krajów, czyli przepisy budowlane, które no, się różnią jednak w każdym z tych krajów, które dotyczy te wydane normy. I później jeszcze odwzorowując to na format IFC, będziemy mieli taki kompletny zestaw danych, który będzie mógł być uznany za kompletną informację. I będzie to zrobione przy pomocy mapowania przy użyciu matrycy BSDD, o której już mówiłem. To programowanie jest dokonywane na takiej platformie GitHub. To jest coś w rodzaju takiego nieustannego hackathonu, czyli takiego doprogramowywania przez ludzi z całego świata. I oni sobie tam doprogramowują dla różnych zresztą aplikacji, dla różnych środowisk, doprogramowują różne funkcjonalności. Jeśli teraz powiemy troszkę szerzej o BSDD, zresztą zapowiadałem to w poprzednich informacjach, to polega to na tym, że mamy takie GUIDs, czyli globalne identyfikatory. One są jednoznaczne, nie ma dwóch takich samych identyfikatorów. I załóżmy, że mamy jakieś źródła informacji, mamy jakiś na przykład model, albo mamy jakieś źródło danych jakiegoś producenta, albo mamy jakieś źródło informacji, które pochodzi na przykład od zamawiającego. I są tam różne opisy jakiegoś obiektu. No, w tym przypadku tutaj mamy płyty podwieszanych stropów. I to jest tak, że mamy różne nazwy, mamy różne parametry i w sumie te całe zestawy informacji, one się różnią bardzo od siebie. Także nie można znaleźć jakiegoś takiego wspólnego mianownika. I właśnie od tego jest ta nasza platforma, ta nasza matryca BSDD, bo ona łączy wszystkie te zestawy informacji dotyczące właśnie tego jednego produktu, łączy przy pomocy swojego takiego jednego GUID. Także mamy jeden GUID, który jest GUIDem IFC, jeżeli to jest zapisane w modelu, natomiast do tego również mamy GUIDs, które pochodzą z tej dodatkowe GUIDs, które pochodzą z platformy BSDD. I kłopot jest tym, że dodatkowy, że nie wiadomo właściwie, gdzie my te informacje mamy zapisać. No jeżeli mamy tych ileś tam dokumentów, te informacje, które mają służyć później do zaopatrzenia naszych modeli w nasze w różne tam obiekty, w produkty,
Nie wiadomo, czy to wpisać do zestawu informacji o projekcie, czy o zasobie, czy do PIR-a, czy do EIR-a, czy może do AIR-a. W związku z tym ten nowy pomysł na dokument IDS tutaj akurat bardzo dobrze pasuje, bo wtedy będziemy mieli te wszystkie informacje w jednym miejscu. Taka zasada funkcjonalności BSDD, ona tutaj jest troszkę tak graficznie bardziej przedstawiona, a więc mamy różne źródła informacji, mamy różne platformy, mamy różne aplikacje, które produkują różne informacje i ten jeden kod, który się pojawia wszędzie, we wszystkich tych kontenerach danych, to jest ten GUID właśnie BSDD. GUID jako taki, on ma swoją formę. To jest oryginalna forma, to była 32 znaki, a więc były takie sekwencje przedzielone myślnikiem, czy 8, 4, 4, 4 i 12 znaków. Przez jakiś czas one były kompresowane do 22 znaków. Tak jak tutaj widzimy, jest 22 znaki alfanumeryczne, a więc litery i cyfry. Teoretycznie w tej chwili ta kompresja nie ma żadnego sensu już, ale została utrzymana ze względu na to, że żeby możliwa była kompatybilność wstecz, czyli te stare modele, które miały skompresowane te dane, one zostają, także ta kompresja zostaje, żeby można było czytać te stare dokumenty, te stare modele IFC. Ze wszystkimi GUIDs, które wtedy były kompresowane. Także kompresja jeszcze jakiś czas z nami zostanie. Tutaj taka jeszcze funkcjonalność tych wszystkich kluczy, czyli ID. To jest tutaj na przykładzie zamówienia książki. No więc tutaj mamy screenshot z takiej bazy danych, no sądząc po wyglądzie, jest to Microsoft Access. I polega to na tym, że mamy pewne zestawy danych, które dotyczą różnych obiektów. A więc mamy na przykład zestaw danych o książce, czyli w tym zestawie, który się znajduje w wierszach bazy danych. Więc mamy tytuł książki, autora, cenę i również mamy jednoznaczny ID, jednoznaczny identyfikator. No w przypadku książek to jest międzynarodowy numer książek, czyli International Serial Book Number, ISBN. I ten numer jest wyciągany do innego zestawu danych, czyli do zamówienia. A więc mamy książkę, która ma tam jakiś swój ISBN i ten ISBN jest wyciągany, jeżeli ta książka zostaje zamówiona i również do tego jest dokładany identyfikator samego zamówienia. I teraz wszystkie te zamówienia, one są magazynowane w kolejnym zestawie danych, gdzie są już zamówienia takie przedwysyłkowe. Do tych zamówień również są ściągane identyfikatory klienta, czyli żeby było wiadomo, do kogo ta książka ma być przesłana. I również jest wyciągany identyfikator tej księgarni, tej firmy wysyłkowej, czy tego producenta książki, który właśnie ma ten tytuł u siebie. Także mamy już ostateczne zamówienie, ma numer klienta, numer tej instytucji czy tej komórki, która to wyśle i również mamy numer zamówienia, które się składa z numeru tego zamówienia i z numeru i z identyfikatora książki. Także jednoznacznie możemy wtedy zidentyfikować zarówno książkę, jak i autora, jak i klienta, jak i również komórkę, która to wyśle. Jeszcze tak troszkę bardziej technologicznie, w jaki sposób my te
identyfikatory możemy wyciągnąć. To jest wszystko przy pomocy programowania. Także mamy tutaj tak zwane metody. Metodami nazywamy w programowaniu obiektowym funkcje. Więc mamy funkcje, które zarówno nadają ID, albo uzyskują numer ID z jakiegoś obiektu. Jest też taka organizacja, to jest prywatna organizacja, komercyjna organizacja z siedzibą w Oslo, ale ma również filię na całym świecie. Oni się zajmują weryfikacją struktury danych, BSDD i również mapowaniem różnych kodów IFC i klasyfikacji. Czyli to jest taka właściwie dystrybucyjna baza danych, również z szablonami i z identyfikatorami poszczególnych produktów oraz zestawami parametrów w formacie IFC. Także w sumie jest to taka możliwość zmapowania wszystkiego na wszystko. I CoBuilder zajmuje się oferowaniem takich usług w różnych krajach. Także to wszystko, to co musimy zmapować, oni po prostu oferują jako usługę, jako komercyjną usługę. Także no, jest to pewne uproszczenie. Oczywiście no, trzeba za to zapłacić, ale w pewnym sensie to zdejmuje z ogromną pracę, bo oni rzeczywiście tam usadzili kilkudziesięciu ludzi i przez wiele lat mapowali, sprawdzali te wszystkie, nawet zajmowali się klasyfikacjami narodowymi różnymi i organizowali wszystko w ten sposób, żeby to mogło być zmapowane właśnie wszędzie przy pomocy tej matrycy BSDD. Teraz krótko przypomnimy o MacroBeam ze względu na jedną funkcjonalność, o której za chwilkę. A więc mamy tutaj formę modelu dla konceptualizacji, czyli tego takiego zupełnego schematu. To są same bryły funkcji. Chodzi nam o to, żebyśmy doszli do jakiejś kalkulacji ekonomicznej modelu koncepcji inwestycyjnej w jej bardzo wczesnej fazie. To się będzie wiązało z tym dokumentem i z tym poziomem nasycenia informacją w modelach, tak zwany LOIN, czyli Level of Information Need, i z dokumentem ISO 17412, który właśnie w tej chwili powstaje. Ja tam troszkę się przyjrzałem temu dokumentowi, więc on rozszerza te takie pojęcie LOD, znane już z wcześniejszych opracowań, rozszerza o taką bardzo no, dokładną systematykę. A więc przede wszystkim mamy wpisanych tutaj kilka takich podstawowych pytań, które pomagają nam w określeniu różnych modeli zastosowania BIM. A więc przede wszystkim, dlaczego nam są potrzebne jakieś tam informacje, czyli to jest powód. Również kiedy taka informacja będzie musiała być potrzebna, czyli faza inwestycji, która zostanie zaopatrzona w te informacje. Jaki podmiot potrzebuje tej informacji, czyli jaki to jest aktor tego całego procesu, oraz również co ma być przedstawione w tej informacji, czyli akurat konkretne obiekty. A więc mamy tutaj taką triadę, czyli geometria, informacja alfanumeryczna i dokumentacja, czyli LOG, LOI i LOC. I również one uzyskują w tym dokumencie 17412, uzyskują różne takie podstawowe zestawy parametrów. Przeważa tutaj podzielenie tego wszystkiego na trzy takie poziomy nasycenia. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, żeby zrozumieć, jaka to jest procedura generowania tych informacji i również połączyć te informacje
z różnymi ontologiami, czyli już takie dość naukowe podejście, czyli to jest badanie rzeczywistych struktur tych wszystkich interakcji z modelem informacji. I teraz to jest taka moja propozycja. Ja się przyjrzałem troszkę tym propozycjom dla tej normy 17412 i no one jakoś nie bardzo mnie przekonują, bo tam właściwie wielkich różnic nie ma między tymi trzema poziomami informacji. Ja to troszkę tak rozszerzyłem. Także mamy pierwsza część, czy ta pierwsza triada, czyli schemat, to jest, chodzi o to, żeby on służył do obliczenia, czy przynajmniej kalkulacji, wstępnej kalkulacji kosztu docelowego, czyli to jest ten aktor, to jest koszt docelowy. W środku mamy uproszczenie, tu chodzi o to, żeby wykonać koncepcję i schemat projektu po to, żeby on mógł być zaakceptowany. I detalicznie już chodzi o to, żeby można było uzyskać pozwolenie na budowę i na dobrą sprawę dalej pociągnąć to w stronę projektu wykonawczego. Dlatego, że to, co my w tej chwili produkujemy, czyli to, co modelujemy, to projekt budowlany właściwie niewiele się różni od projektu wykonawczego. I można to by było spokojnie załatwić jednym nasyceniem informacji z wyłączeniem, bo możemy w różnych aplikacjach wyłączyć część informacji, tych, które nam są niepotrzebne, na przykład jakieś umeblowania albo jakieś specjalne, detaliczne informacje, jeśli chodzi o różne branże. Także ta faza macro BIM, ona byłaby obsłużona przy pomocy tej najbardziej symbolicznej koncepcji, która jest, no tutaj jeśli chodzi o skalę dla rzutu, to widzimy, że to jest 1 do 200. Można było nawet to załatwić skalą 1 do 500. Natomiast później już mamy tę skalę uproszczona, czyli 1 do 100 i już detaliczna, czyli 1 do 50 i poniżej. Także w sumie, jeżeli teraz byśmy przełożyli to na fazę inwestycji, no to mamy nie cztery razy, ale mamy tylko dwa razy zmianę geometrii w trakcie procesu inwestycyjnego, co jest o wiele lepsze, jeśli chodzi o sam proces projektowy. No i oczywiście jest to też w kierunku Lean, czyli nie produkowania zbyt wielu informacji, dlatego że no zawsze nadprodukcja informacji grozi tym, że będziemy musieli to robić jeszcze raz, jeżeli się coś zmieni w czasie inwestycji, a zmienia się wiele, bo to jest zawsze proces, taki iteracyjny proces. Także mamy tutaj jakości materiałowe, które są na dobrą sprawę no name, czyli to nie są żadne atesty, czyli właściwości fizykalne dochodzą dopiero w części detalicznej, etykiety i opisy w dalszej kolejności, czyli wybieramy dla każdej fazy wybieramy to, co dla niej i dla konkretnego odbiorcy, czyli aktora jest potrzebne. Także w normie będzie trochę więcej informacji na ten temat, no ale to jest taka moja propozycja, żebyśmy mogli dla dowolnej inwestycji w taki dość oszczędny sposób zrealizować przepływ informacji i również zmianę tej informacji w trakcie procesu. Jeśli teraz chodzi o IDS, obiecałem troszkę więcej. No więc mamy przede wszystkim tutaj po lewej górze, na górze mamy klienta, czyli zamawiającego, który tworzy taki dokument IDS według cyfrowych szablonów. Dalej ten IDS zostaje wysłany do modelarza, czyli do zespołu wykonawczego. On weryfikuje później ten model z możliwościami swojego software, tworzy te dane i również wzbogaca te dane, które może uzyskać poprzez platformę BSDD. Przy mapowaniu na przykład jakiejś klasyfikacji. Potem te dane są weryfikowane
jeśli chodzi o ten otrzymany IDS. I jeżeli coś się nie zgadza, no to wtedy możemy zweryfikować to przy pomocy komunikacji w formacie BIM Collaboration Format. A jeżeli wszystko jest OK, to wtedy jest przesyłane z powrotem do klienta jako plik EFC albo jakiś plik poprzez interfejs, czyli programowalny interfejs. I wtedy następuje weryfikacja, automatyczna weryfikacja. Klient od razu wie, czy ten jego IDS został spełniony w aplikacji do modelowania, czy nie. A więc mamy także IDS, przede wszystkim ułatwia dostęp do cyfrowych usług. Zamawiający generuje taką specyfikację, która jest potem przesłana do projektantów i operatorów i staje się początkiem właśnie modelu IFC. Projektant to wszystko opracowuje. Potem jest ważna rola albo menadżera BIM, albo kogoś od... kto się zna oczywiście z ekipy zamawiającego, czyli będzie tutaj natychmiastowy feedback ze względu na to, że to jest wszystko cyfrowe, czyli będzie natychmiastowy feedback o wartości, którą została utworzona w porównaniu z tym oryginalnym IDS, który został stworzony przez zamawiającego. I wtedy cały ten cyfrowy łańcuch dostaw, o którym już też kilka razy było mówione w poprzednich vlogach, może się oprzeć na jednym pojedynczym dokumencie standaryzowanym, który jest zapisany elektronicznie. Także jest to szablon przygotowany i w ten sposób można odciążyć wszystkich uczestników procesu od tych żmudnych weryfikacji ze wszystkimi dostępnymi szablonami, które zostały wyprodukowane na samym początku procesu. Także standardy zarządzania. No standard to jest, jak już wspominaliśmy, uzgodniony, powtarzalny sposób wykonywania pracy. Natomiast standard taki, no on powinien według całej tej nomenklatury i według ducha Lean powinien być aktualizowany, no ale na razie się opieramy, no może chyba zbyt mocno, ale na razie jest to wszystko oparte na serii norm, w tym przypadku 19650. Mimo że ten standard powinien być doskonalony z procesu na proces, także lepiej jest zdroworozsądkowo podejść, niż trzymać się tych zapisanych wszystkich standardów. No oczywiście jest to trochę trudne, trzeba było do tego naprawdę dobrych fachowców, żeby można było przygotować w ten sposób opracowany proces. No ale to miałoby więcej sensu niż trzymanie się stale tych samych standardów, które prędzej czy później będą musiały być wymienione. Także mamy teraz przejście do standardów operacyjnych, a więc to, w czym Lean jest celujące. Jeśli chodzi o weryfikację i to, w jaki sposób ten cały proces jest przygotowany, no to nie ma sobie równych Last Planner System z jego miernikami przy pomocy tak zwanego plan albo promises percent complete, czyli procentów wykonania wszystkich przyrzeczeń. Jeśli chodzi o opis i wartości, jakie Lean przynosi dla standardów operacyjnych, to jest to przede wszystkim, że mamy świetną obsługę zmienności w procesie, dlatego że wszystkie te harmonogramy mają taką granulację, że przejęte są na bieżąco wszystkie ograniczenia. Zapewniony jest flow, czyli przepływ, i również możemy zastosować w każdej chwili Kaizen dla dodatkowej poprawy tych procesów.
Natomiast jeżeli zarządzamy tymi zadaniami w ten tak detaliczny sposób, to to wpływa oczywiście dodatkowo na poprawę tego przepływu. Czyli jest to najlepszy znany w tej chwili na świecie sposób zarządzania zadaniami i przepływem prac dla kontroli całej produkcji. Nie dla kontroli informacji o tych procesach, ale dla kontroli i dla zarządzania przepływem pracy, rzeczywistej pracy, czyli tej wartości, która jest tworzona dla zamawiającego. No teraz, jeśli chodzi o standardy operacyjne w BIM-ie, to ich nie ma. No to jak mówiliśmy w poprzednim vlogu. To jest tak jak trochę u Kubusia Puchatka. On przyszedł kiedyś do Prosiaczka, no i Prosiaczka nie było w chatce. I im bardziej Kubuś zaglądał do tej chatki, tym bardziej tego Prosiaczka tam nie było. Także jeżeli nie było mierników w wersji tej bazowej, to również nie ma ich w wersji tej zaawansowanej. No, jak mówi znane polskie przysłowie, jak się nie ma, co się lubi, no to rozum krótki. Jeśli chodzi o... Możemy tu wspomnieć jedną, to jest właściwie metoda ścieżki krytycznej, która no, nie spełnia swojego zadania. Na jej podstawie, ona powstała pod koniec lat 50. Potem Ilyahu Goldratt, o którym mówiliśmy, napisał książkę o łańcuchu krytycznym, czyli kilkadziesiąt lat później powstał również łańcuch krytyczny, czyli Critical Chain of Production Management, czy Project Management, no ale to jest mniej więcej to samo, także to jest wszystko prognozowanie. Jest to wyszukiwanie jakichś hipotetycznych ograniczeń. To miałoby na dobrą sprawę sens tylko wtedy, kiedy byśmy się zajmowali tymi najbardziej strategicznymi rzeczami. Natomiast kiedy przechodzimy już do samej produkcji, do samych operacji, jeśli chodzi o proces inwestycyjny, no to się mija z celem, dlatego że skomplikowane systemy, one nigdy nie zachowują się tak, jak można by prognozować z działania poszczególnych elementów tych systemów. Także to jest wszystko zawsze zdane na prognozy i na zmienność. I dodatkową sprawą jest to, że zajmują się tym ludzie, którzy nie tworzą właściwej wartości. Czyli to są menadżerowie, a nie ci, którzy są na pierwszej linii wykonywania tych zadań. Także mam jeszcze tu takie sformułowanie, to jest wypowiedź twórcy metody ścieżki krytycznej, Johna Fondala, ponad 30 lat po wymyśleniu tego. No więc on się tam użalał, że niewielu spośród ludzi, którzy nawet się mienią ekspertami metody ścieżki krytycznej, oni sobie nie zdają sprawy, że w tych harmonogramach koncepcja przepływu zawsze się załamuje, znaczy może się załamywać i na ogół zawsze się załamuje, często koncepcja ścieżki krytycznej również. Także ponieważ wszystkie projekty budowlane są zasobożerne, to źródłem problemu jest zawsze to, że nie wiadomo, kto jest właścicielem czasu przepływu i ten przepływ w ekstremalnych sytuacjach, on po prostu wtedy nie istnieje. Także nie wiadomo, kto jest właścicielem czegoś, co nie istnieje. I to są, czyli właściwie to jest wszystko palcem po wodzie. I po 30 latach Fondal się użalał, że ta idea i te ograniczenia do tej pory nie są, czy nie były, bo to było w 90 roku, zrozumiane. I ze swojej strony dodam, że nadal to nie jest zrozumiane, także metoda ścieżki krytycznej, ona ma zastosowanie tylko w bardzo ograniczonym czasie na samym początku inwestycji.
Także jeszcze podsumowanie tych standardów operacyjnych, a więc mamy standard jest to uzgodniony, powtarzalny sposób wykonania pracy, jak wiemy. I standardy operacyjne są płynne i one rzeczywiście są płynne. A jeżeli zastosujemy do tego metody Lean typu Last Planner System, mierniki PPC i mierniki tak zwane Bowling Chart, czyli tak jak takie karty do zapisywania gry w kręgle, będzie to w tym drugim zaawansowanym, drugiej opowieści o zaawansowanych standardach. I one są rzeczywiście poprawiane z procesu na proces, czego nie mają standardy dla zarządzania informacją. Także na dzisiaj to już będzie wszystko. W kolejnym vlogu opowiemy, no tak bardziej aktualnie, o tym, jak Lean i BIM można zastosować i w jaki sposób to umieścić w naszej tak zwanej pandemii, którą mamy od jakiegoś czasu. Także no, będzie się działo też. Na razie zostańcie zdrowi i do następnego razu.